Pamiętacie dzieciaka demona? Alberta! Dobra, dobra, puść go, puść go, puść go! Jesteś przerażający. Leż tam. Znaczy, ja osobiście się bardzo dobrze nim opiekowałem. Idziemy po jedzonko. I teraz jedz sobie tutaj ile chcesz. Do widzenia, Albert. Gaszy ci światło i papatki. Bardzo wam się podobało to, jak pełniłem rolę nianki, więc dzisiaj ponownie! Tylko, że dzisiaj nie z Albertem, a Bobim. Braciszku Alberta, cześć Bobi! Co tam u Ciebie dzisiaj? To wujek Urhara będzie się Tobą zajmował. Zabijcie mnie, proszę. Co tam? Na co patrzysz? Na dinozaura? Dobrze, co ja mam tutaj zrobić, panie Bobby? To jest dinozaur, Bobby. Tak, tak, Bobby, przestań kręcić już tym łbem. Proszę. Czy mogę się podnieść? Nie mogę, mogę z Tobą porozmawiać. A, nie, jestem tatusiem dla Bobiego. Dobra, moi drodzy, dzisiaj nie niania, a tatuś. Najlepszy tatuś Urhara 2020. Spać! Już! Bobby do spania. O nie, dlaczego? Dlaczego nie Bobby? No co się dzieje? Mówi tatuś Boję się w tym nowym domku Tate Mówi Bobby O Bobby nie ma się czego bać To jest nowy dom Natomiast przyzwyczai się do niego Nie martw się bobi Tak może masz rację czy możesz mi przynieść y, filiżankę? Chodzi mu o filiżankę, o kubeczek, chcę dokończyć y, gorącą czekoladę. Dobrze, tatuś już ci przynosi gorącą czekoladę. Czekaj, widzisz? Tam masz okno, drzewa, noc, paciak szeleszczą. Uważaj Bobby, bo stamtąd potwory mogą przyjść, więc uważaj. No, ja, ja ci radzę to zamknąć, bo jak pójdzie tatuś, to tutaj wszystko może się stać. Tak samo poduszkiem. A, to tutaj jest ta twoja filiżanka, dobra, to wygląda jak zupka chińska. Bo nie, to nie jest to. Bobby gdzie to jest? Hariad daddy! Dobra, dobra, nie pośpieszaj tatusia. A to jest to, dobra. Bobby mam już. Trzymaj. Dziękuję tatusiu. Proszę Bobby. Jestem najlepszą opiekunką, najlepszym tatusiem na świecie. Dałem ci gorącą czekoladę. Zapomniałeś o y, świetle, tato. Czy mogę je wyłączyć, ale wiesz Bobi, że wtedy przyjdą potwory. Dobra, wyłączam ci światło, czekaj. Tu tupu, 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 tutaj. Dobra. A masz lampeczkę, no i dobrze. A czy ty sam nie umiesz sobie, kurde, wstać i wyłączyć tego światła, Bobi? Mam głową twoją to wyłączyć. Jesteś najlepszym tato. A, dziękuję, dziękuję. Wiem o tym. Tato, no co ty chcesz? Tak, Bobi, Bobi chce, żebym firanki zasłonił. E, dlaczego się boisz? Czuję, że jestem podglądany kiedy śpię. Podglądany? What? Przez kogo? Wielki potwór ze szponami. Oj, Bobi Bobby, za dużo, kurde, mleczka wypiłeś. O, jestem pewien, że to nic, Bobi. To na pewno drzewka. E, no, zasłonie, zasłonki. No, Bobby, widzisz? Nic tam nie ma. Wszystko jest w porządeczku. Dobra, Bobby, tatuś najlepszy. E, no tak, tak, już są zamknięte. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Co dalej? A ty jeszcze coś ode mnie chcesz, tak? Tato, no czego ty chcesz? Rozszoskam ci tę głowę, Bobi, naprawdę mnie denerwujesz. Czy możesz sobie już iść, kurde, spać? Czy mogę cię zapytać o ostatni, tak, możesz mnie zapytać o co chcesz? Jasne. E, czy mogę włączyć music box? W sensie to co pewnie stoi obok Bobiego. Czy mogę to włączyć? E, lubi słuchać sobie muzyczki kiedy zasypia. Dobra. Mogę. Ale czy ty zdajesz sobie sprawę, że to jest obok ciebie? Że wystarczyłoby podnieść, kurde, tę łapę i kliknąć? Włączyłem. Dobra, dziękuję, tatusiu. Proszę. Ty głupi dzieciaku, no problemu. Czy już teraz wszystko OK? To czas snu. Tak. Czy mam sprawdzić, co jest pod łóżkiem? Nie. Wszystko jest w porządku. Dobrze. A może w tej szafce? He! Nie. Nie martw się. Mogę sprawdzić. Bobi nic nie mówi, Bobi jest wystraszony. Zaczynam się naprawdę bać. Ta muzyczka. On machający tym łbem. Ja najchętniej rzuciłbym Bobim w tę szafę. Dlaczego nie pod mogę podnosić Bobiego? Ja pierdzielę. Co ta. Bobby, co ty tu robisz? Przecież Bobby był tam! Co ty robisz tutaj? Jak to możliwe? Tato, y z kim ty rozmawiasz? Bobby, co ci się dzieje? Kolejny demoniczny dzieciak. Bobby, co ty robisz? Bobby go wchłonęła. Ściana. I Bobby go wypuściła ściana. Ty nie jesteś Bobby. Co to było, jak nie Bobby? Czyli Bobby był cały czas zamknięty w szafie, a ja nie gadałem z prawdziwym Bobim. Demoniczne dzieciaki cały czas mnie prześladują w tych grach. Dzieci znikają ze Stone House. Czy ktoś tam ma odpowiedź? Sprawdźmy, moi drodzy, gdzie są zaginione dzieci. Tupu, 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 zapukałem. Dzień dobry, to jest Maria. Dzień dobry, Maria. E, witam w Stonehouse, ja też się witam w śrocincu Stonehouse. Witam cię bardzo serdecznie, ja jestem Urhara. E, jestem Sister Maria, a ja jestem Urhara. Wszystko nagrywam, pamiętaj. E, co mogę dla ciebie zrobić? Badam sprawy zaginięcia dzieciaków w. W tym miejscu. Dobra. Uciekinierów niezaginionych, jak uciekinierów. Zaakceptuj naszą opiekę. Wejdź, pokażę ci to miejsce. Dobra. Spoko. Co chcesz mi pokazać? To jest, no, miejsce, w którym sobie tutaj siadają i tak dalej, jak widzę. Rozmawiają tutaj chyba z możliwymi e, rodzicami. Dzieci. Dlaczego nie porozmawiamy tutaj? Chcesz tutaj rozmawiać? Nie chcę tutaj rozmawiać. Nie chcę z Tobą rozmawiać? Ja tutaj przyszedłem sprawdzić, gdzie, gdzie trzeba dziecioki. Ty coś ukrywasz, Mendo. Idę dalej. Proszę tak się za mną dziwnie nie przemieszczać. Chcę tutaj do środka. Co tam jest? E, czy moja kamera nagrywa? Tak, nagrywa. E, zapytanie najpierw byłoby miłe, czy coś w tym stylu? Ok, więc. Co bym chciał wiedzieć? Dobra, chciałbym wiedzieć. E, chciałbym zobaczyć pozostałą część. Dobra, kontynuujmy. Właśnie przygo skończyłam przygotowywać e, zupę na dzisiejszy wieczór. Dlaczego nie spróbuję trochę? Nie dziękuję! Nie, 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 nie! Nie mam zamiaru. E, czy mogę stąd wyjść, czy pójść sobie? A jak chcę tutaj? Co to za krzyże tam? <grym> Co tam w ogóle stoi na środku tego stołu? Co tam jest? There's nothing! Jak nic nie interesującego tam nie ma gdzie mam ci kurde przyjść? Ja nie chcę tutaj próbować. Mogę nóż? Mogę, mogę tutaj się bronić jakoś. Chcę stąd iść, do widzonka, papatki, papatki. Idę sobie. Ona cały czas za to łazi, naprawdę się boję. Wychodzi na to, że naprawdę muszę spróbować tej zupki, ale ja nie chcę! Ja nie chcę próbować zupki, no ale dobra. Próbuję. Dobra moi drodzy, napiję się tego. Ale to nie wygląda dobrze. To raczej nie było dobre. Czy mogę stąd iść? Nie! Nie, nie, nie! Nie chcę z tobą iść! Tak skończyłem, ale nie chcę z tobą iść! Proszę, wypuść mnie! Wypuść mnie stąd! Nie bądź za mną! I tutaj teleportowała się! Tutaj śpią nasze dzieci. To fajnie Fajnie, a gdzie one są? Dlaczego się nie położę na chwilę? Nie chcę się kłaść tutaj Mogę położyć Kamerę gdzie indziej W sensie, że tutaj gdzieś mogę położyć kamerę Nie chcę tam kłaść kamery To ja Jak się mogłeś tak dać? Piecznią! ją Pieprzni ją I ucieka stąd Nie mogę jej pieprząć Czyli muszę się położyć Nej, nej, nej Ja nie chcę Ja nie chcę To już A, co to jest? po prostu chwilę odpocznij mała owieczko co ty wypuściłeś? co to za koniec? przestraszyłem się przez chwilę nie sądziłem, że to kurde walnie we mnie myślałem, że po prostu w tego ziomeczka ja nie chcę więcej już wolałem strasznego bobiego, naprawdę wolałem strasznego bobiego nie chcę, Do widzonka. i nie dowiedziałem się, gdzie są dzieciaki a dobra, dzieciaki pewnie zostały pożarte dobra, jeszcze na tej stronce, gdzie znalazłem te wszystkie giereczki znalazłem jakiś straszny horror Yy, gdzie muszę sprzątać w domu? Cleaning, serwis, yy, krótki horror w 3D. Jesteś usługą sprzątającą. Wygląda to dosyć strasznie. Sądząc po tym potworze, wygląda to bardzo strasznie, ale znalazłem tę giereczkę wraz z tymi poprzednimi na tej stronie, więc sprawdźmy to sobie. Dzień dobry, proszę mnie nie krzywdzić. Jestem dobry. Moim zadaniem jest posprzątanie. Pierwszego piętra, drugiego piętra i wrócić do domu. Dobra, living room. Czy e, mam tutaj jakieś rzeczy do sprzątanka? I kto mnie tutaj zatrudnił tak swoją drogą? Co? Chcę latareczkę. Prysznic. Co tu krew robi? Ale wytarłem krew! Dlaczego ten ziomek nie zadaje sobie żadnych pytań? Naprawdę, to. Ja bym się przeraził, jakbym w toalecie znalazł kurde krew. No to co, do ciula. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może odpalę jakieś światło jeszcze Tu jest jakieś, o, dobra Jakieś światło Idziemy do kuchni, moi drodzy Czy w kuchni jest jakaś latarka? Nie, ale posprzątam kuchnię O, kuchnia posprzątana Teraz living room Czy w living roomie będzie ta latarka nieszczęsna? Wszystko posprzątałem bardzo ładnie, moi drodzy Możecie być ze mnie dumni Pierwsze piętro ogarnięte tipi topi A latareczki jak nie było, tak nie ma Dobra, kwiatkę podnoszę Idziemy do pierwszego pokoju Dzień dobry, ja może zamknę za sobą drzwi. Tak, na wszelki wypadek. Ja się czuję dużo bardziej bezpiecznie, jak zamykam za sobą drzwi. Łóżko poskładam. Obrazek poprawię. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj się wydarzyło, że nawet obrazy są tak przechylone. Poprawię tutaj. E, o, dlaczego zgasiłem komputer? Ja ch chciałem tam zobaczyć, czy coś tam jest ciekawego. Czy w szafie coś? Nie, bedroom jest już ogarnięty pierwszy. Dobra, wychodzimy stąd. Zamykam te drzwi. Ej, zaczynam czuć dużo stresu. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Nie lubię odczuwać takiego stresu. Dalej nie widzę latarki. Dobra, bedroom 2 też jest już ogarnięty. Latarki jak nie było, tak nie ma. Strasznie nie lubię takich schodów. Nie wiem, kojarzył mi się z takimi filmami jak na przykład klątwa, gdzie babeczka zaraz, kurde, powykrzywiana, będzie kurde, władzić po tych schodach. <laughs> Tego kwiatka się przestraszyłem! On wygląda inaczej. Wygląda strasznie. Słyszeliście to? Odblokowałem drzwi. Zamykam te drzwi. Nie mogę zamknąć tych drzwi. Nie chcę się odwracać. Kurwa! Co, 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 co? Co? Nie, 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 nie! Zamknął mnie, zamknął mnie, zamknął mnie tu. Proszę, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie. No i co ja mam teraz zrobić? Tędy. Dalej czyszczę. Dalej sprzątam. Cały czas sprzątam krew. Siemeczku, jesteś chory. Świeczka. Co się dzieje? To jest twoje jedyne pytanie po czymś takim, tak? Co się dzieje? O, mam świeczułkę, super! I dalej mam sprzątać, tak? Dobra, to jest zaplamione krwią Ja chcę się stąd wydostać jak najszybciej Światło nie działa Gdzie było wyjście? Gdzie było wyjście? Gdzie było wyjście, moi drodzy? Czy ktoś pamięta, gdzie było to pieprzone wyjście? Proszę wskazać mi drogę do wyjścia Nie wiem za bardzo, gdzie w tym momencie mam iść A, tu jeszcze była wielka plama Dobra Posprzątana. Czy jest jeszcze coś? Ja jeszcze na sufit patrzę. Ja w sumie wszędzie patrzę. Czy jest jeszcze coś do ogarnięcia? A! O kurwo! Daj, 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 daj! Proszę, proszę, proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Nie wiem którędy. Czy tędy mam uciec? Chcę uciec, chcę uciec. Nie wiem którędy. Boję się... Boję się... Nie wiem, które ty mam uciec ja on tu idzie i zablokował mnie. Wielki potwór zły. Ja nie patrzę na ciebie! f 4 wystarczy, moi... wystarczy mi w zupełności. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj przynajmniej, nie no, Bobby też był straszny, ale, ale Bobby był najbardziej przyjemny z tych wszystkich giereczek najmniej stresu odczuwałem, tymczasem teraz tak to by było tyle na dzisiaj ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę również komentarza, pamiętajcie również o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu, guziczek wesprzy wspierający dostają przeróżne bonusiki ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym w szczególności Asax, dzięki ślicznie za wsparcie kanału i papatki trzymajcie się